Już jest przygotowany do gry nasz piłkarz. Kudryavcev będzie grał z numerem 98, a dalej Filip Bek 3, numer 7 Mateusz Michalski, 8 Paweł Tomczyk, 15 Krystian Nowak, 16 Bartłomiej Poczobut, kapitan drużyny, 22 Dominik Kun, 25 Marek Hanousek, 27 Daniel Tanżyna, Michael Amejał, numer 29 i Patryk Stępiński, numer 95, na ławce rezerwowych Grudniewski, Kajkę, Robak, Kosakiewicz, Możdżyn, Mikulicz, Czubak i Talar. A spotkanie, które w tej chwili się rozpoczęło, prowadzić będzie sędzia główny Kornel Paszkiewka, wychowanka Narwi Ostrołęka. I on właśnie będzie wrzucał piłkę na nasze przedpole. Skromny, dwuosobowy mur. Ładnie zagrana piłka przeleciała tam. Norkowski już pozbył się piłki. Staramy się zagrać agresywnie. Już potworzyły się te pary na środku boiska w piątej minucie. Ależ tam odwalił numer, tak można to trywialnie powiedzieć. Co zrobił tam Jałocha, nie wiem. I znów przekładają na prawą nogę, zagrywa świetnie do Mateusza Michalskiego. 20 metrów, szkoda, że Mateusz nie zdecydował się na strzał. Patryk Stępiński w pole karne właśnie do Mateusza Michalskiego, a tu potworny kiks. Bartłomięć z przodu, Bartosz Biel, odebraliśmy piłkę, Hanousek próbuje zagrać w uliczkę, świetne podanie, Dominik Kun, płasko po ziemi, ale tym strzałem raczej Dominik krzywdy nie zrobi. Blisko niego był Filip Becht, piłka zagrana niedokładnie, Kun bardzo ożywiony, no wiadomo, nie oszukujmy się, piłkarze walczą o nowe kontrakty, Poczobut zakręcił. Dla Widzewiaków jesteśmy na wysokości linii bocznej pola karnego. Tam można spróbować rozegrać piłkę. Dobrze. Do Patryka Stępińskiego. Ten śmiało, odważnie wchodzi w pole karne. Nie wiem, czy tam nie było. Jednak Mateusz Michalski. Patryk odchodzi. Cały nasz zespół na przedpolu bramki Konrada Jałochy, który został na linii. Wybita piłka. Kto będzie pierwszy przy tej piłce? Ostre starcie. Dominik Kun, barkiem w bark, ale silniejszy, zdecydowanie Kun, ale ta centra musi być dokładna. Szkoda energii, szkoda biegania wtedy, kiedy można zrobić dobrą akcję. Hanousek w trudnej pozycji, świetnie poradzi. W murze zaledwie jeden zawodnik. Mocna centra na 11 metr, oj, wyskoczył tam Krystian. Michael Amejoł, próba agresywnego atakowania i proszę, udało się. Amejo, ale stracił piłkę, gdzieś mu się tam zaplątała. Grzeszczyk, piłka przy nodze. Na prawą stronę do Piątka. Piątek ładnie ograł w tej chwili naszego zawodnika. Poczobut i wejście w zawodnika. Niestety. I będzie kartka. Łapie się prawa noga, będzie wrzucał piłkę. Metr albo mniej pola karnego. Dobrze zagrana piłka. Mieliśmy ogromne szczęście. Nabiegali tam zawodnicy. Biel łapie piłkę przed linią końcową, bardzo dobry dribbling. Stępiński do bramki ponad 30 metrów, Poczobut. Jednak tutaj powstrzymana nasza akcja, jeszcze nie koniec. Michael Amejoł, wysoka centra. I piłka niezbyt czysta. Z woleja trafić do siatki, miał świetną sytuację, nikt go nie atakował. Uderzył dramatycznie. Znów centra, gdzie jest Kudryavcev, ależ błąd naszego bramkarza, wyleciała mu piłka z rąk, no bardzo zła interwencja. Tomczyk, piłka bardzo źle przyjęta, odbiła się od murawy, trafiła go gdzieś w klatkę piersiową. Hanousek świetnie w uliczkę do Tomczyka. I znakomita interwencja. Powodź gry, właśnie na lewą stronę, do Dominika Kuna. Ten ma przed sobą trzech zawodników, łamie do środka na prawą nogę. Ładny strzał, ale niestety obok bramki. W zamieszaniu przed bramką, nie ma zmian w składzie. Na środku Paweł Tomczyk, który także miał swoją setkę, a z kolei tylko po błażliwości, a robi mimo ataku, zagrywa na lewą stronę do Hanouska. Hanousek do Kuna, Kun wpada w pole karne, wykłada znów do Hanouska. 18, może 19 metrów. Jesteśmy czwórką z przodu, muszą wszyscy wrócić do Biela. Biel będzie uciekał do środka, bardzo ładny strzał, ależ niebezpiecznie. Znów dochodzą blisko naszego pola karnego, jest Bartosz Szeliga, wrzuca piłkę, trącona, a i tam był piłkarz gości. Znów goście. Poradził sobie Grzeszczyk, pokazuje, że był faulowany, błąd w kryciu.
I strzał Mateusza, no nie powinien. Jest obok niego Hanousek, dobra centra, piłka bardzo groźna, wybita na 20 metr, ale tu z łatwością od razu przechwytują ją goście. I próba strzału z powietrza, bardzo mocne uderzenie. Jest Szeliga, trochę się zgubił, stanął na piłce. Grzeszczyk, piękne podanie. Od Żydka wpada w pole karne Grzeszczyk. Co to za interwencja naszego bramkarza, niestety, fatalna. Wypuszcza piłkę z rąga, ta wpada po zagraniu piłkarza gości do siatki. Trafiał do Lechii Tomaszów, grał w ŁKS-ie, a w jednym z wywiadów powiedział, że jego marzeniem jest gra w ŁKS-ie, nie, tylko we Widzewie. A teraz gwizdek sędziego i pokazuje arbitrę. Metry od nawet mniej, 2,5. Gwizdek sędziego, prawa noga Grzeszczyk, 0-2. Radość drużyny. Artur Derbin może być spokojny, nic się nie wydarzy takiego, żeby można było mówić o jakiejś katastrofie. Grzeszczyk, świetne podanie na lewą stronę, arbiter gwizdze po raz ostatni, kończąc mecz o mistrzostwo pierwszej ligi, w którym GKS Tychy wygrał na wyjeździe z Widzewem 2-0.